Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Jestem ja, cześć. Tak, jesteśmy. I dziękujemy ładnie za 5 koła subów. Bardzo wielkie dzięki, jestem z tego bardzo zadowolony. I w ogóle, ale tak, bez zbędnego pitolenia. Nie będziemy tu się zbytnio roztentowywać na ten temat. Aczkolwiek, no coś pogadam jeszcze może na ten temat, jak nie będę miał co mówić. No, O jest. 5 koła wybiło. Jakoś dzisiaj w nocy, bo rano wstałem o 7 i pierwsze co patrzę, ile jest. Jest 5001. Mówię, dobra, trzeba skillina zrobić. Znaczy, no, nie, no, w sumie to nie było pierwsze co rano zrobiłem, ale dopiero jak wychodziłem do szkoły, mówię, ej, kurde, może już 5 koła weszło. I jest, i mówię, dobra, trzeba skillina Ja zrobić. to opóźniony jestem, myślałem, że dopiero jest tak około 4,5. O Boże! Też inaczej nie mówiłem, chyba. Nie. Aha, to nie źle. Ty i ten. I mówię, dobra, to trzeba screena zrobić. I ludzie, nie byłem pewny ogólnie, czy screena zrobiłem. I szedłem do góry szybko po chusteczki, bo miałem trochę katarek z rana. Mówię, trzeba będzie chusteczki do szkoły wziąć. I te chusteczki wziąłem. Wziąłem i ten. Wziąłem ten. Leciałem do góry i wyjmuję szybko telefon z kieszeni. I tak jakoś, no niefortunnie mi się złapał w te moje tłuste ręce. I mówię, kurde. I ten. I zleciał mi ze schodów z pierwszego piętra na parter. Parter. Prawie, no na schody, nie? Na schody, na ostatnie stopnie. Szczeble? Nie stopnie, bo szczeble to są na drabinie. Na ostatnie stopnie. I mówię, o kurde, nic się nie stało, ale normalnie się chłopakom pochwalę, co ten mój iPhone przeżył, nie? Mówię, nic się nie stało, fajnie, fajnie, ekran nie pęknął ani nic. Mówię, o kurde, aż sam zdziwiony aż byłem. I dzwoni do mnie taki wicuś, tam pewnie kojarzycie z live'ów, ale etc. Dzwoni do mnie i mówię, ej, a nie idzie odebrać. Takie paski mi wyskoczyły, mówię, ja pierdziele, to chyba matryca. No i tak to właśnie wyszło. Matryca mi pierdzieła w telefonie i dotyk na połowie ekranu, ale już za 15, nie no, za pół godzinki będę miał do odebrania i 2,5 stówy z portfela pójdą. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz. O kurde, nawet nie wiedziałem, że tyle to może kosztować. No, a właśnie mówiłem ci ile? Nie, A. nic mi nie mówi, Nie nie, no, bo słabo ja tak wiesz, gadasz. myślę, że jestem myślami gdzie indziej, bo. Ty to, weź się wyśpij rada porządnie, bo... Ja się martwię, to jakiś telefon Miki mi tu chciał zapasowy już nawet dać. A tu ten, poszedłem do taty i mówię, ej, kiedy będzie? On mówi, no za ten, koło 5 będzie. No. Więc akurat jak skończymy nagrywać, wsiadam w betę, daję dyla, mam na piersi krokodyla i ten, i po telefonik, ogólnie mapa to jest Małopolska, wiesz, jakby ktoś pytał i jeszcze w komentarzu możecie napisać hashtag to niezły iPhone, iPhone, jak ktoś wie jak się pisze iPhone, to iPhone tam, jak ktoś nie wie to mu powiedziałem, o Matko Bosko. No, a tak ogólnie to ja kopię buraki. No, Miki kopie buraki zatorem, bo mówi, że w 30 mu jest za zimno i se podpił pod zatora. Mówię, dobra, gościu, nie świruj. Ja mówię, dobra, czekaj, bo mi jest zimno i będę miał ten cholery, prostatę i w ogóle. Tak powiedział. No. Dobra, opryskały przestawię. No, i tak to jest. Więc nie polecam wam w pośpiechu wyjmować telefonu z kieszeni. No, ogólnie tutaj paleziakiem przestawiam te moje bańki. Paleciakiem. Patrzcie, jaki polecia, kurwa. Oj, sorry, niewidoczny jest, znaczy się niewidzialny. Matko Bosko. Dobra. Ogólnie pewnie powiecie, Michał, ale po co ty te beczki tu przestawiasz, skoro one tam chyba wam nie zawadzają? A ja, Miki, a gdzie jest cały nawóz, co tu stał? Rozsiewaczu. To ile ty tam zasypałeś? Prawie pełny 800 kilo mi zostało. To mogę nie sypać tyle. A wiedziałem? No Nie i dziwne. wiedziałem, gdzie ja będę jeszcze siał. Dobra, ciul. Ogólnie jeszcze jedno pole kupiliśmy z burakami, mianowicie to jest pole 27, to całe. To będzie dzisiaj trzeba jeszcze wykopać. Znaczy dzisiaj. Ostatnie dni nam już zostały jesieni. Najprawdopodobniej niedługo zima nadejdzie, śniegi, mrozy i tym podobne. I będzie trzeba się po prostu pospinać, nawet chyba orki nie zdążymy zrobić na tych polach. Więc No po przerąbane. burakach na pewno nie. Może wokół kukurydzy pójdzie. Kukurydza wykoszona, jeszcze muszę ją właśnie do garażu wsypać, stoi na przyczepie. No, a takie dzisiaj prace porządkowe, jeszcze potem buraczki sobie pójdę kopać.
No. Ogólnie w 30 jeszcze koła obrócone były, tego wam na ostatnim odcinku nie powiedziałem. Są obrócone felgi z tyłu, żeby tak jakby się zgadzał ślad opryskiwacza z śladem ciągnika. Znaczy ślad ciągnika ze śladem opryskiwacza. Matko Bosko, te palety to mnie kiedyś wykończą. Dobra. Jeszcze raz. Dobra. Ogólnie łapkę w górę możecie zostawić, jeszcze raz wam mówię, dla zasięgu, żeby było pięknie, ładnie. O kurde. I komentarzyk. I też możecie napisać, czy chcecie, żeby premiery były na kanale, czy wolicie standardowe takie, jak kiedyś było. Że po prostu film się pojawia, co oglądacie, a nie, że taka jakby transmisja jest, bo ogólnie tak jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. A nawet nie wiem, jak jest, bo ja miał już na 6 dni. Co? Ale premiera to po prostu jest tylko na początku, nie? No to wiem, Że wiem, film no. raz się otworzy, tak jakby live jest, nie? Ludzie myśleli, że to jest live, nie? W ogóle masakra. Normalnie. Sorry, że spamiłem na live. No ogólnie mapa z live'a to jest Poland Village. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, no to dotrwał, że jak będzie mi ktoś spamił w komentarzu, no to sorry. Takie komentarze będą usuwane. Ej, właśnie, bo to jest D732, ona nie ma sypania na tył. Kurde. Jak nie ma? No przecież ona jest dwutłukowa, taka jak moja. O. Muszę tak zajechać ten w garażu. No, ogólnie była ta jedna przyczepa HW, tak można policzyć i trochę. I jeszcze ta. No to tak średnio nasypała ta kurde w sumie. O ile tam było, gdzie trzeba było ten kombajn podczepić, bo nie pamiętam. Ale co? Oby na wiosnę dobre temperatury były do siania, bo się normalnie zaszczele, jak nie będą dobrych temperatur, Miki. Muszą być dobre. Jak nie, to będziemy suszarką musieć. O Boże, z podgrzewaczem, ej. Z palnikiem. Centralne założymy, Palnika się na... pochodówkę. Ej, palnik się na tuzie, kurde, zamontuje do zatora. O. Normalnie. Tak tą kukurydzę chyba wysypie i tak będzie w miarę git. No, nawet się tu wysypała. Ty, ale elegancko się ta kukurydza wysypała. Chodź, zobacz. Minimum czasu, kopię buraki. Matko Bosko, czym jest to? Ogólnie zapytacie się pewnie, gdzie jest 30, bo jej nie widzicie. Na polu tam Miki ją ma jakby ten. Jak na przykład się nie mieści, to sobie po ten 30 se z końca pola odwozi na pryzmę. I z przyczepą tą D47. No kurde, nienawidzę tego farmingu, że przyczepą wjedziesz, ale już nie wyjedziesz tak samo kręcąc kołami, nie? O, że tak jest. No ty szmulu. No nie, czekajcie, ludzie trochę nierealnie, no ale to muszę to zrobić. Czekaj, no na wiosnę będziemy mieli do siania. O Jezu, trochę będzie do siania. No, bycie wie. Aha, Dość czekaj. sporo. Dość sporo, bo tutaj będą koło domu te trzy pola. W sumie wszystko koło domu jest do siania. I kukurydza jeszcze tam od daleko. No my tylko mamy jedne oziminy ze zbóż zasiane? Chyba. No i tam mamy pole obsiane z burakami, nie? Nie jedną, czekaj. No, jedno. No i rzepak, nie? O. Kurde! Zaraz mi szlak trafi. Teraz normalnie skupienie, no level hard, nie? Mamy jęczmień i rzepak, nie? Ktoś mi post skomentował chyba na Facebooku, albo mnie oznaczył gdzieś. No nie, ty szmulu. Ej, no nie, Miki, chodź mi tu wyjedź, bo normalnie mnie coś trafi zaraz. O matka. Czekaj, no zamknę drzwi. Fajnie. O, tak wygląda akcja buraki ogólnie. Tak, blisko. Dobra, zdjęcia sobie No, porobiłem. jak ty żeś tu wjechał? No normalnie! Właśnie, o Boże, teraz jeszcze gorzej, że zrobił. Czekaj, stój, do przodu, dawaj. O, i No. teraz, dawaj. Teraz jak tuż ten Teraz podje. ja się obróciłem.
No musisz dobrze podjechać teraz. Matko Bosko, Często Bosko. Dobra, Tero, dawaj, no. Paj, teraz tył nie wyjdzie teraz. Koła trum, widzisz, jest za ten, za pyziałe. Weź, bo jej pod przód nie można podczepiać, tak jakby. Czemu nie można? No bo nie, a czemu ty ją wjeżdżasz tam z powrotem? No bo koła się A no bo zapiekły. trzeba by... Aha, bo ona jest pusta, dobra, bo mi się zbugowała ten... Co? Tekstura i widzę jakby była pełna. O, to nieźle. Dobra, serio. Puść mi ją, puść ją. Tak, podepnę ci, nie będę tak. Dobra, czekaj, tu stoi Amazonka, to tu koło Amazonki można dać paliwo. Bo to nieźle, żeś mi podpił, ej. Ja tu ogień na tłoki już, a ty. A patrz, że panie podpinta. Czekaj, tą przyczepę. Się podpięła. No tam pierdzieliszko co poły. Czekaj, tą przyczepę ja tu ogólnie cofnę. Taki odcineczek taki dosyć dziwny dzisiaj, ze spontania gospodarki, niespotykany taki. No dobra, cofniemy jeszcze ło. 11 arów dzisiaj wykopałem. To nieźle. Ogólnie buraki tu miały być po mojej prawej sypane, ale się nie dało, nie wiem czemu. No to po prostu ta mapa jest jakaś taka dziwna. Z tym ogólnie dzisiaj chyba 11 odcinek już jest z tej serii. Nawet żeśmy poszli. Ej kurde, my się nie wyrobimy, ci powiem. Ile tam to pole ma hektarów? Nie, nie za dużo. Hektar będzie miało? Coś ty mnie. Może jak pół będzie, to będzie dobrze. Tak, ty 0,3, a się dość długo już tym będziemy. No. Jak ale będziesz brzydkie miał zdjęcie. Pół hektara, no to tak, godzina, nie? No zobaczymy, Mikuś, zobaczymy. Dobra, pilmeta muszę teraz, albo nie, beczki z paliwem wpierw schowam, a potem unię. I do ramiki mi będzie musiał dać, sobie trochę popyrkać. Może tu koło domu to duże pole zdążymy zasiać, co? Na zimę. Dobrze było. Ale które duże? No to po kukurydzy tu. A tam będziemy orać czy gruberować? Nie, gruberkiem się zrobi, bo piosek taki. To czekaj, to teraz jak sobie dam zetora, to ja sobie wezmę, rozleję gnojowicę. No i gruberek. Gruberek, no. A później ty najpierw od razu za mną wleci się wiskiem i już, bo kurde. No zobaczymy, czy się prędzej wyrobię z burakami. A jak nie, no to ja będę siał, nie? No. 900-ką. O ten, siew tam jest we wiacie. No widzisz, akurat na ten, oziminy, na siew ozimin starczy się. O, to dobrze. A ty mówisz, że nie starczy. A to calculated mam wszystko jak fist. Dobra, Miki, dawaj mi tego zetora i idę kłopać buraoczki. To masz i tu trzeba się wysypać. Koguta odpalił na pełnej tym. No, jak widzicie, 30, na pewno trochę ta kupa taka szeroka się robi, ja bym wolał, żeby była taka, wiesz, jak przyczepa, nie? A to na dwie przyczepy już taka szeroka się zrobiła. Dobra, stój jak stoi, ja se tu cofnę. No, ogólnie też tak lepiej jest po prostu przyczepą, jakoś chyba mi się, o kurwa. Przyczepą tak mi się wydaje, że jest lepiej sypać. No. Jak ja nienawidzę sturę mieć, nie wiem czemu. No Boże. Bo nie ma ściągnika w realu z turem i czasem się zapomni jeszcze. Znaczy się nie, jeździć to tam jeszcze, nie? To się ujedzie, ale no po prostu nie lubię jak tu jeździ, ten jeździ, bo się to psują jak skacze, nie? Co? Bo się co? Tłoki się psują. To może trochę. Po uszczelniacze może ci zostać. Zależy czy jest amortyzowany, nie? Tur. A, tur amortyzowany? No, są takie. Na wolnym spływie jak już może zostawić. Ten Joker ma jakiś tam amortyzowany chyba, czy jakoś tak. Nie no, jak włączy wolny wpływ, no to wtedy mu te na dziurach wpływa, nie? Ogólnie nie wiem, czy tutaj, no, tu jest już daleko do pola, to ja se tutaj będę se jeździł tak jakby od tej łąki sąsiada tu. Kurde, są... koło jeździ, nie? Tam. No, a jak ten sąsiad, co ten, co mu kazaliśmy ziemię trzymać dla nas, się dowie, że my tu pole kupiliśmy naprzeciwko, to no chyba powie, o nie, czekam za wami. Ale nie, żeby czekał, no ogólnie na to pole jeszcze kredyt musiałem mieć. Ale w zimę świniaki pójdą, buraki pójdą. No, będzie git. Może pszenica też pójdzie zimą trochę. A jakie zapotrzebowanie było, jak wbiłem na to? No nie wiem, na co.
Na pszenicę. Co? No. Nie, po 670 aby jest. A jest. A to nie. A zwykle bywa droższa. Ogólnie jak widzicie Neptunem normalnie trzy rządki idą. W ralu to jeden, ale w ralu też Neptun gdzieś 30, a nie kurde z zatorem takim dużym. W sumie no, nie. Z tym zatorem to akurat tak teraz, nie? No, ale ten, w ralu to 30 nawet byś lekko tam. No lekko, nie lekko, no to jeszcze została podobna. No ale ten pan co u nas tyle ten no seller ma, to przecież ten on. Tak, ale on wykopie dwa zbiorniki i ma przyczepy i on to odwozi, nie? I da 30 sobie wtedy odpocznie trochę. No ale ten czasem on przecież ten big bagi pakował, nie? Tak, ale to wtedy musiał poobierać. No to odwoził do domu, do stodoły chyba. No to mówię. Nakopię dwa zbiorniki, to jest przyczepa. I to on to zawozi do domu i tam kobiety obierają. A czasem ten, czasem miał po dwie tam potargane nawet, widziałem. Tak, ale to też. Jeszcze twoją tak, kiedyś miał? On brał kiedyś moją, ale teraz matko tego mało. Nie, no tyle samo chyba. Nie, chyba nie. Ty tam powinieneś wiedzieć, bo ty tego pana znasz lepiej ode mnie. O, ze mną to jest sąsiad. Jest talerzywka nawet pożyczyłem, bo talerzywka to też jaka była. Ale się talerzowało w miarę. No chyba rzadko spotykany film, żeby 30 ktoś talerzował, nie? No. Bo. Ale cięższa powinna być ta talerzywka ogólnie. No ale wiesz, to kiedyś to była na tamte czasy, nie? Na tamte, no takie no. 20 wiek. Kiedyś to nie było wzmacnianych pomp. Dobra. Wzmacniana pompa to jest pompa od zetora. Mytyzyta. Mam taki mytyzyta. Dzięki, bierz do ręki. Ale nie no, się cieszę, że ten telefonik mi wróci dzisiaj, bo kurde, wam powiem tak, bez telefonu w tych czasach to tak dziwnie się, że aż czułem normalnie. No ani godziny sprawdzić, ani nic, ani kurde. No, na komu nie miałeś, to zegarek dostałeś. Ej, mam zegarek, nie? Ale nawet nie wiem, czy baterie jeszcze są sprawne. O Boże. Czy się już nie wyładował, no ale ciu. Tak to teraz 4 razy dookoła objadę ten krótki taki przejaździk. A ja zrobię dwa kółka. Wiesz co ja mówię, 2 razy dookoła. Co robisz? Bo ja dwa przejazdy zawsze robiłem, znaczy 4, nie? 2 kółka. Aha. To ja jak ja kopałem, to robiłem w tą i w tą aby i koniec. O, a mi akurat tak starczyło, że było na, stuwa była na końcu. Ale tak miałem 80, 70 na końcu. No wiesz, tam ta strona się już zwężała, nie? No. Dlatego. No a ja tak tutaj jak tak jadę te 4 przejazdy, nie? To mam po 88%, coś takiego. Ogólnie trochę też omijaków chcę tu sobie ludzie powykopywać, więc proszę mi tam w komentarzu nie wyzywać, że tu memej o ty kopa nie umiesz w ogóle. Dobra, podniosę sobie kosz. Po prostu ten Neptun z jednej strony bierze 3 rządki, a z jednej jeden. No. Tak to już jest. Ale hałdę usypię. Może 900 będzie miała to ładować. No. A na tym drugim. Życzymy cyklopa od sąsiada, co? O Boże. Nie bać cyklopa. Sąsiad już sprzedał tego cyklopa. No. Co czuł? Przecież siewnik, jak braliśmy, to przecież nie było już go. No tak, myślałem, że on go schował. A ten, ogólnie to nie ma jakiejś łyżki takiej do buraków jakby przystosowanej? Jest, przez wyszy. Jest, łyżka siatkowa. A to 3 tony, Boże. To, 900 da radę. Nie no, pograło cię. Sorry, 3000 litrów, żeby ktoś mi to nie wyzywał. Ale ten, ogólnie właśnie wam pokażę taką fajną ładowareczkę, co ostatnio wyszła, ludzie. Ostatnio już może z tydzień. O, Paus. Bardzo fajna ładowareczka. Można nawet ten tuza do niej wziąć do tyłu, więc ten by się 900 sprzedały. I można było orać, bo napęd na 4 koła to kurwa, z czwórkiem pługą by szła i no. O, jak pan M z Kowale. On tuza nie ma przy tej manitce.
Ale jakbym to, miał. ale dwie przyczepy ciągał kukurydzy. No jakbym miał, to wyrobiła. O, to na pewno. A teraz ma nowego Case'a i nowego Newfoundlanda, to... No, to idzie. Jeszcze Roselma jest. O, dzisiaj znowu stał z pełnym zbiornikiem już. Ja pierdziele. Do końca tej kukurydzy tam nie wymucił. Nie wiem, czy on przyczep nie ma, czy co? No nie wiem. Czeka na lepszą cenę w grudniu. No, na pewno. No ale jak można tego sprzęt nie dbać, no. Ja bym nie kupił tego kombajnu, wpierw bym wiatę pobudował. Albo bym ale sobie... Ale ma halę, nie? No, a ja nawet nie wiem, co tam jest w tej środku. No, ja wiem. Ja bym albo sobie zapewnił, albo bym kupił i bym wiedział, że mam pozwolenie i środki, żeby wybudować tą wiatę, albo bym najpierw wiatę pobudował, a potem dopiero bym nazbierał na kombajn nowy, nie? Dobra, podczepiam się teraz pod gruberka. Już? No, dwie beczki. No ja ten krótszy przejazd, jeszcze no, ten zbiornik, jeszcze może półtora zbiornika na kopie i będzie git. I akurat, ale na pewno na odcinku tego nie będę kończył, bo ogólnie tamten odcinek chyba jakoś zbytnio się nie przyjął, bo tak 800 wyświetleń to tak średnio. Ale łapeczkę w górę zostawcie, żeby więcej osób wbiło. Aż dziwne, bo taka nietypowa akcja była, nie? No, ale może za długo, bo 17 minut tego samego, no to wiesz. A dzisiaj właśnie tak postanowiłem, że trochę coś innego. Żeby po prostu dla odmiany było. Więc ludzie, no teraz możecie napisać hashtag syb na tą 30. No już drugi hashtag dzisiaj macie do napisania w komentarzu, ale to tylko dlatego, żeby po prostu było lepiej. A pierwszy lepiej. Jaki był? Hashtag iPhone coś tam chyba. No, no. Dobra. Hashtag iPhone był, no. No, coś takiego. No. To łapeczka w górę, subiczek i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.